słońce, śnieg, wiatr i deszcz. Przed nami cała gama zjawisk pogodowych. Justyna Janusz-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na niedzielę. Jutro aurę w naszym kraju kształtować będzie niż znad północno-zachodniej Rosji. Na północy i na północnym wschodzie swój wpływ zaznaczy chłodny front, za którym napłynie zimne arktyczne powietrze. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 0 do 6 stopni. Najcieplej będzie na południu kraju, a teraz już Dolny Śląsk. Noc w regionie pogodna i bez opadów, z prawie bezchmurnym niebem, mroźno i wietrznie, od minus 4 do 0 stopni. Niedzielny poranek i przedpołudnie pogodne i słoneczne. W drugiej połowie dnia nadal dużo słońca, ale zimno, a wiatr potęgować będzie odczucie chłodu. Temperatura od 3 stopni w Kłodzku, Jeleniej Górze i Legnicy do 5 we Wrocławiu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby, umiarkowany, okresami porwisty, a warunki na drogach dobre, ale spadek ciśnienia i wiatr nie będą sprzyjać meteopatom. W poniedziałek maksymalnie 4 stopnie i śnieg. Do środy temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 6 stopni na plusie, za to od czwartku znów przydadzą się nam parasole. Czyli typowy marzec przed nami. Spokojnego wieczoru Państwu życzymy. Do zobaczenia.